Podcast takie bajki zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa braci Grimm w przekładzie Marcelego Tarnowskiego pod tytułem Titel Titury. Czyta Anna Samson-Zoń. Pewien ubogi młynarz miał piękną córkę. Otóż zdarzyło się pewnego razu, że młynarz rozmawiał z królem. A chcąc przydać sobie znaczenia, rzekł Mam ci ja córkę, co potrafi, prząść złoto ze słomy. A król na to. Ta sztuka. Podoba mi się bardzo. Jeśli córka twoja jest tak zdolna, jak powiadasz, przyprowadź ją jutro do zamku. Kiedy dziewczyna przyszła do zamku, Król zaprowadził ją do izby pełnej słomy. Kazał jej dać koło wrotek i rzekł – A teraz bierz się do roboty. Jeśli zaś przez noc nie uprzędziesz ze wszystkiej tej słomy złota, czeka cię śmierć. Po czym zamknął drzwi i pozostawił dziewczynę samą. Biedna młynarzówna Zamyśliła się smutno, ale żadnego ratunku wymyślić nie mogła. Oczywiście nie umiała przyjąć złota ze słomy, a lęk jej wzrósł tak, że poczęła rzewnie płakać. Wtem otwarły się drzwi i ukazał się w nich maleńki karzełek, który rzekł: Dobry wieczór, panno, mój narzówno. Czemu płaczesz tak żałośnie? Ach, odparła. Kazano mi uprząść ze słomy złoto, a ja tego nie potrafię. Karzełek zaś rzekł: Co mi dasz, jeżeli zrobię to za ciebie? Dam ci swój naszyjnik. Odparła dziewczyna. Karzełek wziął naszyjnik, siadł do kołowrotka. I szur, 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 raz, dwa, trzy. Szpulka już była pełna. Wsadził nową i szur, 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 raz, dwa, trzy. Druga też była pełna. Tak pracował aż do rana, a o wschodzie słońca cała słoma była wyprzędzona. Szpulki pełne złotych nici. Wnet nadszedł król, a ojrzawszy złoto, zdziwił się, i uradował bardzo, ale sercem jego owładnęła jeszcze większa chciwość. Kazał zaprowadzić młynarzównę do innej komnaty, znacznie większej i również pełnej słomy. I pod groźbą śmierci rozkazał jej uprząść ze wszystkiej słomy złoto. Dziewczyna znowu zapłakała żywnie, ale drzwi otworzyły się nagle. I ukazał się w nich karzełek, mówiąc Co mi dasz, jeżeli z tej słomy uprzędę złoto? Pierścień swój ci dam, odparła dziewczyna. Karzełek wziął pierścień i szur, 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 raz, dwa, trzy. Do rana uprząt ze wszystkiej słomy piękne złote nici. Król ucieszył się niezmiernie na widok złota. Ale ciągle jeszcze nie miał go dość. To też zaprowadził dziewczynę do jeszcze większej komnaty, pełniutkiej aż po połap słomy. Jeśli w ciągu nocy ze wszystkiej tej słomy uprzędziesz złoto, rzekł. Zostaniesz moją małżonką. Pomyślał przy tym. Chociaż jest to tylko córka biednego młynarza. Na całym świecie. Nie znajdę bogatszej żony. Kiedy dziewczyna pozostała sama, Karzełek zjawił się po raz trzeci i rzekł: Co mi dasz, jeśli i tym razem wykonam Twoją pracę? Ale dziewczyna odparła: Nie mam już nic do oddania, więc przyrzeknij mi, rzekł Karzełek. Że gdy zostaniesz królową, dasz mi swe pierwsze dziecię. Kto wie, co z tego jeszcze będzie? Pomyślała młyna żówna i, nie mając innego wyjścia, przyrzekła karzełkowi o co prosił, a on do rana uprząt ze wszystkiej słomy złoto. Gdy król przybył rano i ujrzał mnóstwo złotych nici, kazał zaraz wyprawić huczne wesele. I piękna młyna żówna, została królową. Po roku królowa powiła ślicznego synka i nie myślała zupełnie o karzełku. Nagle zjawił się on w jej pokoju i zawołał. Królowo, daj mi teraz, co przyrzekłaś. Królowa przeraziła się bardzo i chciała oddać karzełkowi wszystkie bogactwa królestwa, byle pozostawił jej ukochane dziecię. Ale karzełek odparł. Nie, bolę żywą istotkę niż wszystkie skarby świata. Królowa poczęła więc płakać i rozpaczać tak żałośnie, że karzełek ulitował się nad nią i rzekł. Dam ci trzy dni. Jeżeli odgadniesz, jakie jest moje imię, pozostawię ci synka. Królowa myślała całą noc i przypominała sobie wszystkie imiona, jakie kiedykolwiek słyszała. Rozesłała też gońców po kraju, aby się dowiedzieli, jakie imiona były w użyciu. Kiedy nazajutrz zjawił się karzełek, królowa zaczęła od Kacpra, Melchiora i Baltazara i wymieniała po kolei wszystkie imiona, jakie znała. Ale karzełek odpowiadał przy każdym. To nie jest moje imię. Nazajutrz królowa kazała się rozpytać w sąsiedztwie o imiona ludzi i wymieniała mu najdziwniejsze imiona. Może na imię ci Polikarp? Albo Saturnin? Albo Gracjan? Ale Karzełek odpowiadał ciągle. To nie jest moje imię. Trzeciego dnia powrócili gońcy, ale nie znaleźli nowych imion. Natomiast jeden z nich rzekł, kiedy przybyłem na wysoką górę, na skraj lasu, gdzie lis zającem mówią sobie dobranoc, ujrzałem maleńką chatkę, przed którą paliło się ognisko. A wokół ogniska skakał i tańczył na jednej nodze śmieszny karzełek wołając Dzisiaj będę ważył, jutro będę smażył, a pojutrze odda mi królowa dziecię, bo nikt nie wie o tym, że jest titel titury. O tym nie wie nikt na całym świecie. Możecie sobie wyobrazić, jak się królowa ucieszyła, gdy to usłyszała. Kiedy zaś przyszedł karzałek i zapytał No... Jak brzmi na imię, królowo? Rzekła doń. Może ci na imię Kostek? Nie. A może Jasio? Nie. A może ci na imię Titeltitury? To ci chyba sam diabeł powiedział! To ci chyba sam diabeł powiedział! Zawołał Karzełek i ze złości. Tupnął prawą nogą tak silnie, że wbił ją całą w ziemię. Potem w szale chwycił obiema rękami lewą nogę i sam się rozerwał na dwoje. Koniec bajki.